Szczęść Boże, w poniedziałek wielkanocny. Coś wam powiem. Na trzy sposoby można przyjąć fakt zmartwychwstania. Po pierwsze, tak jak kobiety, które pierwsze były u grobu i pełne entuzjazmu po rozmowie z aniołem niosły wiadomość do apostołów. Drugim sposobem jest właśnie podejście apostołów, pełne niedowierzania, bo nie doceniają kobiet. Trzecią drogą jest milczenie o tym, co się stało. Przecież żołnierze musieli się o coś otrzeć, co było nadprzyrodzone, bo poszli do kapłanów, chociaż nie podlegali ich władzy. Szukali zrozumienia, lecz pieniądze zamknęły ich usta. Święty spokój, pełna sakiewka i protekcja w razie wpadki były dobrą zapłatą. Niestety to stawia w złym świetle kapłanów, bo obłuda, którą za życia zarzucał im Jezus, była silniejsza od ich wiary. Przywódcy religijni stali się nauczycielami grzechu. Bo raz wprowadzone kłamstwo, by nie wyszło na jaw, musi być przykryte kolejnym kłamstwem. A to nakręca spiralę kłamstwa. Zmartwychwstanie jest tajemnicą przekraczającą zdolność ludzkiego zrozumienia tego wydarzenia. W zetknięciu z nią można doświadczyć bojaźni, lęku, zagubienia, bo nie potrafi się pojąć takiej tajemnicy. W takich chwilach trzeba słuchać serca. W języku biblijnym serce jest najgłębszym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Anioł mówi, radujcie się. Spotkany po drodze zmartwychwstały mówi, radujcie się, bo radość zmienia nastawienie. Człowiek napełniony radością inaczej wszystko postrzega. Skoro kobiety były pierwsze przy grobie, to one mają zanieść radość apostołom, którzy są jeszcze pełni obaw. Dlatego Jezus mówi także, nie bójcie się. Strach prowadzi do dziwnych, niekoniecznie dobrych rozwiązań. Myśląc o śmierci Jezusa, dziś spotykając się z zmartwychwstałym, widzimy, że śmierć niczego nie kończy. Ona wręcz rozpoczyna coś nowego. Kiedy nam przyjdzie odejść z tego świata, to będziemy rozliczani nie z tego, co zrobiliśmy, ale z tego, ile włożyliśmy serca w nasze działanie. Dobro, którego się podejmujemy, nigdy nie przeminie. Zaangażowanie serca i systematyczność w tym dobru zmienia oblicze ziemi. Przecież każdy z nas jest wezwany do wielkich rzeczy. Bylebyśmy dobrze wybrali i nie poszli w stronę wygody. Zmartwychwstanie Pańskie miało i ma miejsce, gdzie wygoda oznacza życie w kłamstwie. Kłamstwo wtedy i dziś nie ustaje. Ciągle wprowadza intrygi, manipulacje, presje, złe koneksje. Kłamstwo to zatruta broń, kiedy ono jest jawne i ordynarne, czy też zamaskowane, jakby podane w białych rękawiczkach. Kto spotyka na swojej drodze w swoim życiu zmartwychwstałego, już nie ma spokoju. Kobiety ruszyły w drogę. Apostołowie wyszli z ukrycia. Nagle wstąpiła w nich wszystkich odwaga. Chciałoby się, tak jak kobiety, uchwycić nóg Jezusa, zatrzymać Go tylko dla siebie, ale to nie będzie dobre. Jesteśmy wezwani do kontynuowania dalszej, twardej wędrówki, by dojść do ziemi obiecanej, do tej biblijnej Galilei, którą jest krainą piękną, zieloną, pełną życia. To uchwycenie się za nogi Jezusa jest jakby adoracją Pana. Wielka lekcja, żeby nauczyć się trwać w obecności Chrystusa Eucharystycznego. Wspomniał o tym papież Franciszek, dając wskazanie na obecne czasy. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest adoracja. Jednym z największych wypaczeń naszych czasów jest to, że proponuje się nam czcić to, co ludzkie, pomijając to, co boskie. Idole, którzy powodują śmierć, nie zasługują na żaden kult. Tylko Bóg życia zasługuje na uwielbienie i chwałę. Z Panem Bogiem.